Jak i gdzie otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Jak dostać się na staż z Powiatowego Urzędu Pracy? Na te i inne pytania odpowiedzi udzielali konsultanci Zielonej Linii, pierwszego ogólnopolskiego centrum informacyjnego nastawionego na udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i pracodawcom. Spotkanie z mieszkańcami Białegostoku odbyło się 8 marca w Galerii Białej. Zielona Linia, czyli Centrum Informacyjno-Konsultacyjne, postanowiło dzisiaj wyjść szczególnie do pań w dniu święta i postanowiło poinformować je, jakie mają prawa na rynku pracy, z jakich usług mogą skorzystać, przychodząc do urzędu. Każdy, kto ma jakąś potrzebę, która mieści się w kompetencjach urzędów pracy, może do nas zadzwonić i zapytać. Możemy też pomóc odnaleźć się na tym rynku pracy, rozwikłać wszelkie problemy, które leżą na pograniczu urzędu pracy, czy też kodeksu, tych informacji z zakresu kodeksu pracy. Także każdy, kto potrzebuje takiego wsparcia z urzędu, może do nas zadzwonić. Białostoczanie jednoznacznie twierdzą, że infolinia dla bezrobotnych to strzał w dziesiątkę. Sam niedawno szukałem pracy, ale dzięki temu, że mam wykształcenie wyższe, no i udało mi się znaleźć tą pracę. A gdybym wiedział, że coś takiego jest, to sam bym z tego skorzystał. Co sądzi o takim pomyśle dla osób bezrobotnych? Nie, no to jest bardzo dobre, tylko oferty, żeby tam były jakieś. Myślę, że będzie lepiej szukać tą pracę. Na pewno będzie łatwiej. Z czegoś można zacząć, prawda? Pod numerem 19524 na telefony klientów czeka 30 wykwalifikowanych pracowników, którzy od godziny 8 do 18 od poniedziałku do piątku udzielają informacji wszystkim zainteresowanym. Szczegóły na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku www.uppodlasie.pl.